Witam, tutaj Walkis, to jest City Skylines i wróci dzisiaj gadalki. Dzisiaj nie będzie żadnych cięć, będzie po staremu, bo tak robię takie próby właśnie, zobaczymy, czy ultra krótki odcinek, w którym wszystko robię poza odcinkiem, czy timelapsy, czy cięcia, czy jak. Co wam się będzie bardziej, nie wiem, ale dzisiaj już nie takich, dzisiaj będzie gadanie, gadalki dzisiaj będzie. Myślę, że tutaj dosyć wyraźnie się tak jakby wyróżnia ta główna droga, powiedzmy, nie? Tu jest takie srogie skrzyżowanie, gdzie będziemy mieli połączenie z tym centrum tutaj. Tu nie będzie nic, a tu by też mogło w sumie być jakieś połączenie, jakaś droga czy coś takiego, ale myślę, że się poradzą i bez tego będą sobie jeździć tam, albo tamtędy, dadzą sobie radę, nie? No i zobaczymy, jakie będą tutaj, znaczy nie lagi, co? To nie kekit. Jakie tu będą korki wszędzie, bo tak coś mi się wydaje, że może być srogo. No dobra, to tak, to zaczniemy, myślę, od szkół, chociaż nie, szpitale, jakieś takie rzeczy może. Weźmiemy sobie taki nowoczesny, to nie jest nowoczesny, ale to jest nowoczesny, weźmiemy sobie taki nowoczesny szpital. No i tak, zasięg mam mniej więcej tutaj na wjeździe do środka, no to myślę, że szpitale tutaj będą musiały być dwa. To jest bardzo duży teren tak swoją drogą, nie wiem, czy wy wiecie o tym, ale to jest naprawdę bardzo duży teren. Dobra, jeden szpital sobie zrobimy tu. Mógłby być w sumie też tutaj. A tu park miał być. Wróć! Sorki, tu będzie szpital, a tu będzie park. Tak jest. Jeden szpital tam. Drugi szpital gdzieś tutaj by mógł być. Myślę, że tu. Następnie. Straż pożarna. To jest stacja straży pożarnej. Żeby nie mówić sklep z policjantami. Przepraszam, już tak nie będę mówił, ok? Straż pożarną damy też może gdzieś tak tu, może nie taki budynek, taki damy budynek, ten jest ładniejszy, to może zrobimy go tu, czy oni mają jakieś żywopłoty? Mają żywopłoty i mają płoty i wszystko mają, także nie może być tak, może być na przykład tutaj w miejscu, o! Ej, też może być, bardzo ładnie. Także straż pożarna, następna będzie gdzieś tutaj. Tak z tego co patrzę po zasięgu. Tu czy tu? Nie będą wyjeżdżali raczej na rondo, a żeby potem wracali, to mogą znam tego ronda, więc myślę, że jak będzie sobie zdało tutaj, to zasięg będzie wszędzie. A może tam wyżej troszeczkę, żeby też te góry miały zasięg, nie wiem. Tamta będzie miała zasięg większy, jak prąd im dadzą, także na razie to nie wiem w sumie. I na przykład, no to myślę, że tutaj, myślę, że jest bardzo złe miejsce, bo będzie nierówno będzie. Znowu teraz kminy, kurde, balans. Tutaj. Płot tutaj trochę tego, a tutaj powiedzmy, że tam ten narożnik sobie, powiedzmy, że on jest tak naprawdę tam ścięty, że go aż tak nie widać, okej? No, także to mamy. Teraz jeszcze sklepy z komisariaty policji. Komisariaty policji, no to tak, to tutaj się zmieści przy głównej drodze taki ładny. Taki ładny jeden, chyba żeby taki, no, ten zrobi. To jest police station, to jest ten mały taki. To nie, to zrobimy tego. Tego zrobimy tutaj, proszę bardzo. Drugi będzie mógł być wtedy gdzieś tu, myślę, i wtedy wystarczy. Będzie zasięg na wszystko, będzie mógł być, tu jest troszeczkę, a chyba, że dodamy taki i ten się tu zmieści. No, tylko bez anarchii może. A zresztą. No nie, bo to jakieś kartony leżą. Po co te kartony tu leżą? Mogłyby nie leżeć kartony, wtedy by było lepiej, ale leżą kartony, trudno. No to by było. Następnie, myślę, że można by zabudować tu jakąś szkołę podstawową. Nawet nie jedną, myślę, że jakieś sześć. Sześć może to być przesadą, natomiast... co? Nie no, zrobię tam, parę zrobię. Tu w ogóle jeszcze nie wiem, dlaczego ja nie zrobiłem żadnego połączenia z tym tutaj, a to jest w sumie tak rzut beretem, także można by coś tutaj zrobić takiego. I tutaj przykładowo jeszcze na przykład, tutaj takie coś, przykład powiedzmy, że na przykład, co? No, takie może być. Wysokość tam mniej więcej powiedzmy, że mniej więcej. Dobra. No i jakoś tak, nie? Tylko, że tak się martwię, że tutaj ci będą jeździli tędy przez ten przejazd kolejowy zamiast tam dookoła i to chyba jest rzeczywiście jakby, no tak może być prawdopodobnie, tak chyba będzie. Nie wiem, ja to staram się, wiecie, bo tak to jest, jak się w prawdziwości teraz projektuje drogi, szczególnie w centrum miast, żeby jak najbardziej po prostu życie kierowcom zupierdliwić, żeby się przesiadali na rowery albo komunikację miejską.
albo nie wiem, hulajnogi, czy cokolwiek tam innego, żeby było na jak najmniej samochodów, żeby było mniej smogu i żeby, nie wiem, no wiecie. Także te drogi tutaj wszystkie, to jest wszystko dlatego takie krzywe i dziwne, żeby było lepiej wszystkim. Tu w ogóle tak zrobiłem takie coś, ale widzę, że w sumie można by to było zrobić równie dobrze, chyba tak by było można zrobić, nie? Jednak takie dookoła bardziej po prostu, czy coś. Jajondo teraz się z tego zrobiło. Bo zrobiłem tak, chyba żeby tak zrobić. Po prostu, takie ścięte rondo. Tak też wygląda śmiesznie, tylko że z kolei teraz nie ma za bardzo... Ej, albo zrobimy... Jakby... Nie wiem, czy to się uda, tak? Ale jakbyśmy tak zrobili... O, może być. Może być. Ja powiem wam, że to rondo jest... To nie jest rondo, ale wygląda tak źle, że aż ciekawie. Tak, to jest w sumie dobre pojęcie. I to w ogóle miało być też chyba jednokierunkowe, czy coś takiego. To widzę, że jednak... Nie wszędzie jeszcze zrobiłem! Tak to jest, jak się robi pierdylion dróg naraz i potem wychodzą różne dziwne rzeczy. Myślę, że stamtąd... W sumie chyba nie trzeba tutaj robić przejazdów w tę stronę, więc tutaj też zrobimy takie coś. Ale tutaj na przykład tam takie coś, tylko że to w drugą stronę troszeczkę tak wywalimy, albo tak zrobimy. To wygląda bardzo źle, naprawdę. Znaczy, może nie bardzo źle, ale bardzo dziwnie wygląda. Takie coś się zrobi, z tym, że to można by tak nawet jakoś, o. Może być. Może być, tylko to zrobimy też tak samo, że tutaj prawy pas tylko, prawy pas kręca tylko w prawo, nie jedzie w kółko, tutaj no raczej też takie coś będziemy mieli, to teraz będzie troszeczkę bardziej miało troszeczkę więcej sensu, tutaj nie zjeżdżamy w lewo, tu jedziemy tylko tam, także no to jest ciekawe skrzyżowanie, nie powiem, że nie, ale może jakoś tam wiecie. Dobra, te szkoły podstawowe teraz jeszcze, czy ja tu już jakąś jedną chociaż zrobiłem? Nie jeszcze, dobrze. Nie, tu jest, tak, nie. Co to jest? Remiza chyba, dobra, nieważne. Szkoła podstawowa, tu ze 4 przynajmniej bym myślał, że musiałyby być. Także też jakieś takie może, kurde, węzły komunikacyjne bardziej, nie wiem. Tutaj no, podstawowe to może niekoniecznie, bo to tam polega na tym, żeby blisko dzieci miały. Dobra, nic, no zrobimy jedną na przykład tutaj. Tym razem plac zabaw będzie w rozsądnym miejscu, a nie przy autostradzie gdzieś. Wow! Tak jeszcze będę to wszystko przesuwał. Tutaj druga, tutaj będzie trzecia, gdzieś na przykład tutaj, czwarta będzie gdzieś na przykład tutaj, o tu będzie przy torach, o dobrze, tu będziemy też szkolić nowych kolejarzy i tutaj jeszcze na przykład w tym miejscu, pyk. No i myślę, że ilość jest tutaj dosyć w sumie mała. Tu w ogóle nie mam, a nie, jest jedna szkoła, to może by tu jeszcze drugą wstawić. Tu jeszcze zostawiłem takie puste miejsce, w sumie jeszcze nie wiem za bardzo na co, ale... Tu będzie miejsce na parking. No tu widzę, dużo ludzi jest, także parking jakiś to jak najbardziej by tutaj był przydatny, byłby. I tutaj jeszcze takie na przykład, o proszę, bardzo proszę. Tu mi brakuje jeszcze betonu, ale tutaj myślę, że to... O, wow, to jest dużo betonu. Ups, tutaj było dobrze betonu, było. To było dobrze. Tylko tutaj więcej, tylko że tu mi się, kurde, wiecie co się zrobi. No tu się zrobią takie się zrobią. Ale dobra, może być z daleka nie widać. Idziemy teraz tutaj. Jeszcze jedna szkoła podstawowa mogłaby być gdzieś. No bo tam w górach coś zrobimy. Kurde, a co, a niech mają, w sumie, no dawaj tam, tu pyk, pyk, proszę bardzo, tutaj jeszcze tu gdzieś, myśmy tutaj jedno, proszę bardzo, i to jeszcze coś gdzieś może się przydało, w ogóle widzę, że tu nie ma żadnej szkoły, nic kompletnie, ale tu mamy pustego troszeczkę. To może tu zrobimy taką szkołę podstawową, albo te, wróć, tu jest takie nowoczesne tematy, nie? To tu zrobimy też szkołę społeczną, powiedzmy, cyk. Szkoła społeczna, proszę bardzo. Niech budżet i gdzieś jeszcze świeci na czerwono, tu jeszcze świeci na czerwono. Tu jest szkoła jedna, ale tu już chyba nic nie wcisnę za bardzo. Chyba, że tu zrobimy jeszcze taką szkołę, a tu są zaraz te budynki przemysłowe, dlatego to było takie... Odsunięte. No ta zakładka, niestety ja przez nią nic kompletnie nie widzę, gdzie tutaj co, jak, co i co i jak w ogóle o co chodzi. Ale tu się zmieści, o. Gorzej jest tutaj ten, kurde. Wystaje troszeczkę. Dobra, tutaj niech będzie.
A tu jest co? Szkoła średnia, a tu obok będzie taka szkoła. No i fajnie. No i fajnie, 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 fajnie. Dobra, i szkoły średnie teraz właśnie jakieś. To tak, szkoła średnia. A tu jeszcze jakąś szkołę społeczną dziś tutaj wmontował jeszcze. To ja się mam. Proszę bardzo, macie. A co? Strasznie na odpierdol teraz stawiam te budynki tutaj, ale no jakby już tutaj długo spędziłem, dużo spędziłem czasu przed chwilą budując drogi i już mi się teraz nie chce. Co za różnica właściwie, gdzie to będzie stało, nie? Masz liczyć się tutaj ilość mieszkańców i stan konta, nic więcej. Nie muszą być drogi ładne, nie muszą być, nic nie musi być. Musi być kurde dużo wszystkiego. Nie rozumiesz, o co chodzi w tej grze, no najwyraźniej, no musi być dużo, no, musi być ja mam więcej. No, więc tak, uniwersytety sobie darujemy, bo zrobimy może gdzieś w sumie tam jeszcze, ej, w sumie to jest dobry pomysł, w sumie to jest dobry pomysł, żeby tutaj zrobić jakiś tam obszar kampusu, ja sobie tak to zaznaczę, żebym później pamiętał w ogóle, że tam coś takiego chciałem zrobić, bo znając życie to zapomnę. No, także tu, no dobra, to szkoły byśmy mieli. Mielibyśmy szkoły, byśmy. Tu jeszcze tak, tu będzie też droga potem z tej strony tam coś. A tam jakieś takie raczej przedmieściowe tematy. A propos przedmieściowych tematów, to trzeba tutaj pewnie coś zaznaczyć jeszcze, że tutaj by. Gdzieś tak, powiedzmy, że od którego miejsca właściwie chcemy to zrobić? Bo nawet nie wiem, nie mam tu za bardzo takiej granicy między przedmieściami, a nie przedmieściami. No cóż, no na pewno tutaj na tej górze. Na pewno na tej górze tutaj, na pewno na tej górze tutaj też. Tu sobie zaznaczymy jeszcze taki kawałeczek. Tego tu proszę bardzo. Cyk. Tu w sumie... Ten... W ogóle tu za torami można by już takie coś zrobić, o. Ulica za torem, czy coś. Tutaj dotąd, tam jeszcze to, tutaj jeszcze tamto, tutaj to, tutaj to, tutaj tamto, tutaj siamto, tutaj sramto, co? Tu cała ta linia wzdłuż tego wybrzeża, tutaj ten kawałeczek jeszcze powiedzmy i tutaj stąd, no i to by wychodziło jakoś mniej więcej w tym miejscu, żeby się to kończyło, tudzież ewentualnie troszeczkę tu bliżej jeszcze, o, gdzieś tu. I tutaj byśmy mieli tak, wzgórza Redłowo, nie wiem jak to nazwać, Górne Włóczniowice. Tu jest już dużo Włóczniowic i się można pogubić w tym wszystkim. W każdym razie Themes. Trzeba tutaj włączyć, żeby tutaj było European Suburbia, bo oni wtedy mają takie ładne, nowoczesne domki, z takiej zielonej w ogóle. Także może być takie coś. No i dalej, co tam, na czym to ja stanąłem? Na tych szkołach średnich jeszcze miałem, średnie szkoły zrobić miałem, nie? To też ten Instytut Sztuk Pięknych na przykład niech będzie, gdzieś pięknych. Tu możemy... O! Przy torach ładnie będzie. Będą bardzo pięknie tam instytuować pociągi, czy cokolwiek się tam robi. Także, tak, dobre, tu jeszcze można by było wstawić, tu jest jakiś, to się ładnie wpasowało tutaj teraz, powiem wam, bardzo ładnie. Dobre, podoba mi się, dobre. To tak, to tu jeszcze gdzieś, tu już są dwie takie, dobra, to może zwykłe szkoły średnie jeszcze gdzieś, taką srogą. To jest strasznie wielka taka i taka nie bardzo mi to akurat pasuje w tym miejscu. Bardziej gdzieś, jała, nie wiem. Może tu gdzieś, może? No nie, ona strasznie dużo placu potrzebuje, płaskiego. Także tu się chyba za bardzo nigdzie nie bardzo, chyba że tutaj gdzieś może, ale to park miejski miał być, park miejski to miał być. Kurde, balans. To bandyta, jak kurde, rujnuje wszystko. Może byśmy z... jakby tego nie musiało być na przykład, to tu by się teraz elegant... Nie chcę tego zaburzyć, chcę to przejść, by się to elegancko zmieściło. Nawet tak. Proszę bardzo. O, pięknie, że aż coś tam... Nawet można by to było przenieść jedną kratkę tu bliżej. O, żywopłot! Po co ten żywopłot tutaj dali? Z powrotem, proszę bardzo. Dobra, i tutaj tradycyjnie, wiecie co jeszcze tutaj postawimy, zrobimy zaraz, parkingi obowiązkowo. Tak, bo parkingi przy szkole średniej są tak niezbędne do jej funkcjonowania, nie? Tam tyle osób jeździ, no w sumie jeżdżą czasami. Ktoś tam jeździ czasami, ktoś jeździ autem do liceum? Pewnie tak, dobra.
No, także ten do podstawówki może trochę gorzej, ale tam zawsze nauczyciele czy coś. Nie, nie mam. Dobra, nie, nie wiem, nieważne. Tutaj tak, tu jeszcze jakaś jedna szkoła średnia z drugą. Tu możemy. Nie podoba mi się ta szkoła średnia w sumie. Tak zupełnie szczerze mówiąc. Ale niech będzie tutaj. Brzydko to jest. Nie taki klimat chciałem tutaj osiągnąć, no ale już tam kit z tym. Pobudujemy domy, to może wtedy coś. Dobra, tu jeszcze, może tu jeszcze jednak gdzieś, tu jeszcze może byśmy, tu jeszcze byśmy gdzieś tutaj na przykład przy tym tunelu. No i tu jeszcze zrobimy sobie przejścia w sumie, bo tutaj w ogóle może na dwa to byśmy odsunęli. A tu byśmy zrobili przejście, bo tutaj nie ma przejścia, mogłoby być przejście. Tutaj przejście i... tutaj przejście. Fik. No, także są przejścia, albo... O, zrobimy to jeszcze takie ładniejsze, zrobimy, zaraz będzie, czej. Tu jeszcze zrobimy, tu zrobimy. Tu. I tu. O, a tutaj będzie przejście dla pieszych. W ogóle ktoś mi w sumie dobrze zwrócił uwagę, w sumie, ja dużo sumuję ostatnio. Ktoś mi zwrócił uwagę, że strasznie mało, w ogóle żadnej ścieżki rowerowej jeszcze nie zrobiłem, że tutaj jest bandytyzm i tak nie wolno. Ale już teraz to już trochę za późno, bo miasto tak naprawdę to trzeba projektować od razu z taką infrastrukturą. A jeżeli się potem próbuje na siłę wepchnąć wszędzie ścieżki rowerowe, to się utrudnia wszystkim życie. I nic z tego pozytywnego nie wychodzi. Drzewa wycinać, drogi zwężać, korki robić większe, wszystko w imię ekologii, żeby kuźwa rowery. Także nie, tu już kit z tym, okej? Okay? Ludzie sobie dadzą radę, będą sobie z buta. Potrafią z buta cisnąć przez pół miasta, także dadzą sobie radę. Poza tym zdrowy i zdrowo też jest. Chociaż nie wiem, czy rower jest zdrowszy niż na przykład bieg albo chód. Pewnie nie mam pojęcia, dobra, nieważne. No nie mam, przegapiłem trochę temat ścieżek rowerowych. Chyba, że potem zrobić taki challenge na przykład, że jak już całe miasto będzie zbudowane, to żeby przeciągnąć od jednego końca do drugiego i jeszcze taki krzyk, jeszcze w kółko, nie wiem, porobić ścieżki rowerowe. Rozpruć pół miasta, ale zrobić ścieżki rowerowe. I potem stanąć w długach na najbliższe 2000-lecia. Także, nie wiem, można by coś pokombinować, ale to później. Sezon i tak się już niedługo kończy, bo mi już mało miejsca zostało. Teraz jeszcze będę dalej ciął odcinki i robił z tego takie koncentraty, jak wcześniej możliwe, że taka gadanina na dłuższy czas nie wróci, także zobaczymy, jak zareagujecie. Także możliwe, że ten sezon będzie miał mniej niż 100 odcinków. Wow, jakiś sukces. Przynajmniej teraz może iść trochę, że teraz znowu gadam, dobra, nieważne, kogo tam chodzi. Czy ja już skończyłem tutaj z wszystkim takim? Myślę, że tak, już szkoły średnie są pobudowane, myślę, że będzie dobre, będzie. Teraz tak, zaczniemy, żeby już na zachętę było, zaczniemy od zrobienia linii tramwajowych, bo tramwajowe tutaj najłatwiejsze teraz. Tu już coś jeździ, tu jeszcze nic nie jeździ, to dobrze, to zaraz będzie jeździć, to tak, tutaj pierwszy przystanek tutaj na końcu. Drugi potem może, wiecie co, jakbyście mi wypieprzyli z tą nakładką, aha, tylko bez tej nakładki nie mogę robić przystanków, dobrze. Bo ja nie wiem gdzie co stoi, kurde, jakiego typu budynki nawet. Widzę tylko, że... ech, dobra. Takie coś. Później mamy, to idzie górą, nie? Tu jeszcze można by było zrobić gdzieś przystanek. W sumie nie wiem, chyba że na pętli tutaj będzie, dobra, to będzie to na pętli jeden. I później będą tutaj. Może bliżej skrzyżowania, można bliżej skrzyżowania. O, to tutaj będzie, dobrze, bardzo ładnie. Potem następny tu. Jeszcze drugi przed wjazdem tutaj do tego tunelu, żeby tam były ze dwa przynajmniej. Następnie za tunelem tutaj. Potem jeszcze tu. I potem tak, tu mam porobione takie krótkie odcinki dróg, gdzie mogę, znaczy torów, gdzie mogę robić przystanki, bo tak to są te takie, te szybsze, te wzmocnione, gdzie nie można. Także tego, potem tu, miałem te pętle tutaj i myślę, że na razie można by ją wykorzystać. Niech będzie sobie ta pętla, bo tutaj docelowo tu jest też pętelka już ładna zrobiona, także ta nie będzie potrzebna, ale tymczasowo, skoro już jest, to niech będzie używana, żeby nasza miejska inwestycja nie wyglądała na totalnie nietrafioną, także wiecie jak to jest, dobra. No najlepiej by robić przystanki, żeby nie były dwa w jednym miejscu, bo potem tu w ogóle jest strasznie wąsko na tej wysepce, no ale trudno. O, w sumie tu można zrobić w tym miejscu tylko jeden na przykład przystanek, a potem drugi tu, o, to się trochę rozsunie.
potem tutaj i potem tutaj. Sobie pauzę zrobię, sobie zmienimy kolor na przykład na jakiś taki jadowicie zielony, nie jadowicie zielony, po prostu zielony. Wybierzemy sobie typ pojazdu, żeby to jeździł ten kombino coś tam, bo on jest troszeczkę bardziej pojemny po prostu. A tu jeszcze sobie przesuniemy. Czy to już ludzie przyszli? Szybcy są. Zrobimy inaczej. Przystanki zazwyczaj są przed skrzyżowaniem niż za skrzyżowaniem, także to trzeba o tym pamiętać. No, także trochę się tutaj teraz muszą przenieść na tamtą stronę, ale tak poza tym to powinno być już git majonez. Połączone to zdaje się z jakąś zajezdnią gdzieś było, już nawet nie wiem gdzie i które tam tramwaje tutaj przyjeżdżały, ale którędyś przyjechały, więc jest dobrze. One chyba jeździły z... stąd! O! A jadą! Jedzie mój tramwaj nowy! Pojechał! Linia tramwajowa 8, mam 8 linii tramwajowych, to dużo nawet. Jak na moje tutaj te... Niektórzy naćkają tych linii tramwajowych pierdylion, także... A co to jest w ogóle? City Tram Depot. O, jest taka mała zajezdnia tramwajowa. Fajen! A ja jej nie zrobiłem jeszcze nigdzie, głupia gra. Znaczy głupi walki, nie wiem, dobra, no trudno, ale tramwaje sobie już będą jeździły. Ciuchcia czy jeździ... Tak, zdecydowanie, sądząc po ilości samochodów tutaj to ciuchcia, ciuchcia już ta jeździ. Zaraz, jakby to tutaj... O, tu już... O, piękne miejsce na parking. Tak swoją drogą. I teraz tak, tutaj zrobimy takie coś, tu zrobimy takie coś, tu zrobimy takie coś, zrobimy te parkingi. Tu jeszcze może po jednym, cyk. Cyk, cyk. No i tu za bardzo się już nie zmieści. Dobra, nie, tu już nie trzeba, tu już będzie za dużo, bo to taka dwupasmóweczka tutaj to już troszeczkę za dużo by było. Tu jeszcze, może, takie tu, o, i tu jeszcze takie, tutaj, tu jeszcze takie zrobię, o, i proszę bardzo, i tutaj takie też, o, i tu może światła zapalić jeszcze na tym przejściu dla pieszych. Ha, proszę bardzo. Fajny jest ten modzik, kurde, taki banalny, build crossing, ale można potem nawet światła na tym postawić, zarąbista rzecz to jest, naprawdę, bardzo fajny. Bardzo fajnie. No to wygląda jak normalne przejście dla pieszych, takie, które można by było skonstruować normalnie w grze. Nic tutaj nie nachodzi, jakieś tekstury, nic. Piękna sprawa po prostu. Dowolny miejsce, jakie zajmie, można powiedzieć. No normalnie, super sprawa. No, także ten będzie. Teraz tutaj trzeba, a to w ogóle można było kapkę przesunąć, tak może tak kapkę tu w tę stronę, dobra tam. Będzie dobrze, dobrze będzie. I co teraz jeszcze? Na czym to ja? Dobra, transport mamy. Mniej więcej. To jeszcze jakieś autobusy potem tam w górę, ale to już się zrobi może później. Parki też się zrobi później. No to myślę, że można już sobie tutaj... Ja zacząłbym z tego miejsca. Pewnie nie skończę tutaj dzisiaj tego, bo tu miałem dużo rzeczy do budowania, także... Raczej tego nie zrobimy. Boston Residence jest taka dziwna, bo ona ma przód z tyłu. I to jest trochę denerwujące. To przy tej drodze tutaj teraz tu by dobrze wyglądało, albo tu by dobrze wyglądało, ale... Nie, tutaj bardziej jakieś takie stare rzeczy. To są te białe strasznie budynki. Te są straszliwie białe, takie aż ała moje oczy, nie? A tutaj fabryka, którą ostatnio robiłem, ona jest aż czarna po prostu, szczególnie z tej strony. Czy nie mogą się podzielić, wtedy razem mieliby wszystko, kurczę. Ten trochę jasności, ten trochę ciemności, byłoby gituwa. Tak powiedziałem, gituwa. No to też jest. One są ładne, tylko że są straszliwie jasne. Naprawdę są ładne, ale są takie zarąbiście białe, naprawdę, kurde. Ten nie. Tu były gdzieś tak. Chyba, żeby postawić tutaj takie na przykład. Tylko też tak, żeby to jakoś stało, tak wiecie, w miarę sensownie. Tutaj teraz stoi w miarę sensownie. Tutaj teraz stoi w miarę sensownie i tutaj stoi w miarę sensownie. To by były takie cztery tutaj. I takie same cztery musiałyby być tu. Że tu już jest coś chyba... A nie, nawet jest okej. I takie same cztery stoją sobie tam. Przynajmniej poudajmy, że tu jest trochę symetrii. Ja tu bym jeszcze najchętniej piątego wsadził, ale... Musiałbym go tak zrobić i jakoś... Teraz go tu przekręcić i teraz go tu przesunąć. Żeby jakoś tak sobie stał. Tylko nie mają teraz równych odstępów, ale dobra, może być taki poprzesuwany.
Może być taki przesunięty, teraz zaś go wejść tu znaleźć. Czy to jest ten niż... Tak, nie, to są te wyższe, to są te wzmocnione. Co? To są te wyższe po prostu. I tutaj, i sobie go teraz weźmiemy, tutaj złapiemy ładnie. Przekręcimy, już ktoś wyszedł z tego domku bardzo ładnie. Cyk. Troszeczkę w tę stronę. Troszeczkę w tę stronę. Dobra, no i bardzo ładnie. Tu jeszcze przed tym by mógł być park, nie? No mają tu parking wokół tego. Zróbmy jak w Warszawie, w okolicach tego, tam, w różnych w sumie okolicach, ale czytałem nawet, że pod Wilsonem tam jest jakiś parking nieskończony, nie ma wjazdu, po prostu parking podziemny i nie ma w ogóle miejsca, żeby gdziekolwiek zaparkować auto. To tutaj też tak będzie. Tutaj mamy bardzo ładne alejki z drzewkami i tak dalej. Nie ma co prawda ścieżek rowerowych, tego jeszcze tu brakuje. No, a i tu będzie tylko miejsce do parkowania przy tej drodze, potem gdzieś tam przy tej trzeba się tak kręcić jak kupa w przerębu przez pół godziny, żeby znaleźć miejsce. Bardzo ładnie, bardzo realistycznie. Nie podoba ci się? No to sprzedaj auto, jeździ autobusem. Albo kup rower. Targaj rowerem. Kurde, a zimą na to obojętnie. No, tak, to tu jeszcze coś, byś tu można było postawić, bo trochę tutaj ciasno jest, nie? Znaczy nie ciasno, trochę luźno właśnie. Nie mam takich fajnych, niskich szeregowców za bardzo. To jeszcze jest, kurczę, problemo. Chyba, że jakieś takie, ale te nie są zbyt fajne, wysokie. Te w drugą stronę, te nie. Gdzieś były takie... Te stoją w szeregu, ten jest za wysoki, ten jest za wysoki, ten jest... nie... no... Te by to były w sumie nawet spoko, ale coś mi się wydaje, że tu będą krzyczeć ludziksy, że... Oj, za mało uszu! Pewnie tak będzie, ale zobaczymy. No nic, tutaj zrobimy sobie na przykład takie tutaj, taki jeden duży, jeden tutaj, albo takie dwa wysokie, chociaż nie, bo tak cień tam za duży będzie potem padał na to, także zrobimy sobie takie coś. Odstępy są mniej więcej równe, powinni być ludzie zadowoleni. Tutaj jeszcze tak, tutaj jeszcze tak i tutaj jeszcze tak. Takie powiedzmy, proszę bardzo, szeregi. I tutaj teraz można między tym zrobić te... Zrobimy im parking, ja nie będę taki. Ja tam nikomu parkingu nie będę żałował. Miejsca parkingowego, kurde. Proszę bardzo, cyk. No, także mówię, ja tutaj ten, ja nikomu nie żałuję, ja nikomu nie ten. Tutaj jeszcze też, proszę bardzo. Chociaż powiem wam, że szukanie miejsc na takich parkingach byłoby koszmarnie niewygodne, bo przyjeżdżasz tutaj, no pełno, no tutaj jest pełno, no pełno, no pełno. I tak zajeżdżasz za każdym razem się, jedziesz tutaj 5 na godzinę całą tę drogę, no ale... Dobra, takie coś. Potem zasadzimy tutaj pełno drzew, więc myślę, że będzie spoko, będzie ładniej, będzie radośniej i co? Tutaj później jakieś takie, może niekoniecznie wyższe od tych tu, raczej niższe jakieś. O, ten będzie doskonały. Za duże, no! Ten jest za bardzo ruski. Ten, o, a, o, ten by się, hej! Tylko, że nie mam takiego lustrzanego odbicia, żeby tam potem dobrze wyglądał. Chyba. Raczej nie, chyba, że nie, już, kurde, no bo... Się idealnie by wpasował tak, opa, zoba. Co prawda tutaj jest zaraz przy tej chałupie. One są dziwne, czemu takie kropeczki mają wszędzie? Jakieś te piętra są strasznie niziutkie. Tak mi się też coś, tak mi się coś widzi, że one są strasznie niziutkie. Brak wystarczającej ilości prądu. Ej, zrobili z tego plac Wilsona, zrobili tutaj jeszcze stację metra przy tym? No tak, prawie by to było chyba w sumie, tak pi razy drzwi, nie, troszeczkę chyba za mało. Drugie jeszcze, czy dobrze jest? Nie wiem. Metro by się tu jeszcze przydało gdzieś w tym mieście. No nie wiem, czy to tu zostawić, kurczę, już tu w ogóle mieszkania, znaczy ludzie mieszkają. Symetria się, a dobra, symetria, jak walić to. Sprzedali teren deweloperowi, deweloper będzie myślić, że się będzie przyjmował, że jakaś symetria czy coś? Pff. Trzeba nawciskać, im więcej budynków, tym lepiej do to chodzi, musi być hajs po prostu, kurde, i tyle, no, a nie jakieś tam estetyka, kogo to obchodzi. Ups, nie tutaj, nie ta zakładka, a nie, dobra, aha, to jest pierwszy po prostu budynek, dobra, no to nie tutaj, może nie. Jakiś taki chudy, długi, by się coś, ten by się tu nawet fajnie, kurde, ułożył. To jest nawet ten sam zestaw, że to tak nie miało być tak na przykład? Nie, no trochę za blisko by było. Już pomijając, że ja tutaj mam zaraz, bo to tutaj jest takie trochę niepasujące.
Myślisz, żeby sprzedali działkę takiemu deweloperowi, który stawia takie rzeczy przy takich troszeczkę starszych domkach? W takiej odległości jedno od drugiego? Szczerze, to myślę, że tak. To zaraz ogródek. Piaskownica w dobrym, najlepszym miejscu na świecie. Nie no, myślę, że dobrze jest. No. Dobrze jest. Budynki totalnie od czapy tutaj postawione, ale fajnie jest. Tu jeszcze by się przydał jakiś może przejazd czy coś. Powiedzmy, że sobie tutaj zrobili jeszcze później z tego miejsca. Zrobili sobie tu i zrobili sobie tu, fig. Zrobili sobie takie przejazdy tutaj, a tutaj sobie jeszcze zrobili, powiem wam więcej, co sobie zrobili. Co zrobili? Parking! Parking, ale to jest szlabany, postawili parking prywatny, obcym wstęp zbronion i tak, takie tam. Także dobra, tutaj potem zasadzimy sobie drzewka jeszcze wszędzie, także myślę, że będzie ładnie końcowo. No i tak, jako że co, udajemy Warszawę tutaj, no to co, to Carrefour Express trzeba na każdym rogu postawić. Albo nawet dwa na jednym rogu, tak na przykład koło, zdaje się, w sumie w centrum, pod pałacem tak jest. Jest tylko nie taki wolno stojący, tylko tam na parterze. Jest jeden, potem za ścianą, zaraz dosłownie za ścianą jest drugi. Też super sprawa. No dobra, to zrobilibyśmy go tu. A tu w rogu by była stacja metra, tylko że nie wiem kiedy to zrobię, jeżeli w ogóle to zrobię metro. Musiałbym tutaj rozkopać wszystko, znaczy nie rozkopać, tylko tam pobudować te stacyjki. Tylko że tak, no stacji metra nie lubią mieszkańcy, bo im to hałasuje jakimś cudem, także... Także tego, no dobra. Myślę, że to jest w ogóle pół godziny odcinka. Dobra, to na razie na tym skończymy. Ja se to dokończę, może nie dokończę poza odcinkiem. Nie wiem, napiszcie mi, czy to dokończyć poza odcinkiem? Czy... Jakieś szeregowce jeszcze by mi się przydało. W ogóle tu jest droga krzywa jak mój ryj prawie. Ej, co tu się stało? Hej, halo, niedobrze, bardzo niedobrze. No, w każdym razie jakieś takie, kurde, takie szeregowce właśnie, żeby tam sobie dossać, dociągnąć i żeby było ładnie, żeby było. No i dobra, to zrobimy inaczej. Skoro nie tak, to zrobimy to tak. Tak chyba będzie równo w miarę, no jest tak w miarę. Teraz będzie, tylko tutaj może być taka droga zwykła. Okej. No, także nie mają tu prądu w ogóle. To ja może im zrobię prąd, bo nie wiem kiedy do tego wrócę, także macie tu prąd, proszę bardzo. I cieszcie się prądem, że jest prąd. Strasznie się tutaj ciasno zrobiło. Te budynki stoją bardzo blisko siebie, tutaj przy tej ulicy akurat, no ale... No, tak zbudowali, no normy to tam wiecie, no można trochę naciągnąć w jedną czy drugą stronę.